20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sega! Cześć, z tej strony Łukasz, Szafa z grami. Dziś opowiem o Darius Gaiden od Taito w wersji na Sega Saturn 1995 roku. Gra została także wydana na PSX-a w 96 oraz na PS2, Xboxa Classic, a także PC-ta w 2006 w ramach składanki Taito Legends 2. Połowa lat 80. była rajem dla fanów kosmicznych strzelanek, jednak w pewnym momencie gry stały się do siebie zbyt podobne, żeby przekonywać do siebie nowych fanów. Ciągle lataliśmy małym kosmicznym stateczkiem i strzelaliśmy do podobnych kosmicznych przeciwników. Coraz trudniej producentom gier było stworzyć produkcję, która wyróżniałaby się na tle konkurencji. Pewna japońska korporacja postanowiła rozruszać trochę skostniały rynek szmapów. Mowa tu o Taito, które w 1986 roku wpadło na oryginalny setup dla swojego shootera. A gdyby tak umieścić ryby w kosmosie? Lepiej, żeby te ryby tak naprawdę były robotami. Tak narodził się pierwszy Darius na maszynę arcade. Tak, ciągle sterowaliśmy statkiem kosmicznym. Tak, ciągle w kosmosie. Jednak tym razem twoimi przeciwnikami będą kosmiczne ryby, jednak niezwykłe okonie i flądry. Były to zrobotyzowane bestie z jedną zakodowaną misją w głowie. Zemsta na rybakach. Ale suchar. Początkowa fabuła standardowo opowiada o ludziach z planety Darius, którzy od lat terroryzowani są przez Imperium Belsar i ich flotę oceaniczno-kosmicznych robotów. Ostatnią nadzieją ludzkości, jakżeby inaczej, są bohaterscy piloci Proko i Tiat. Uwaga, ciekawostka. Jeśli przeczytamy ich imiona od tyłu, wyjdzie nam Taito Corp oraz ich kosmiczny stateczek. Wróćmy jednak do omawianej dzisiaj gry. Darius Gaiden jest dwuwymiarową strzelanką, w której ciągle lecimy w prawo i strzelamy. Całą grę spędzimy za sterami, jakżeby inaczej, kosmicznego statku nazwanego Silverhawk. W anihilacji będą nam pomagały różnorodne systemy uzbrojenia. Standardowo będzie to działko, które możemy upgrade'ować napotkanymi znaczkami oraz broń specjalna w postaci czarnej dziury zasysających znajdujących się na ekranie oponentów. System wypadania upgrade'ów jest jasny i z góry zaplanowany. Wystarczy zestrzelić przeciwnika miniącego się na jeden z kolorów odpowiadających za wzmocnienie naszego pojazdu. Brak w tym przypadku jakiejkolwiek losowości. Nasz statek broni pole siłowe, które także będziemy mogli udoskonalać, co pozwala na przyjęcie kilku konkretnych strzałów od tych, którzy w tym konflikcie nie mają racji. Kolejnym fajnym dodatkiem, oprócz kontrolowanego przez Unię Europejską odłowu kosmicznych rybitw, jest możliwość przejęcia częściowej kontroli nad minibosami. Wystarczy, że odstrzelimy ich rybi mózg, który natura umieściła w łatwym do zniszczenia miejscu i już do naszej śmierci będą wybijać płetwy w plecy swoim braciom i siostrom. Szachmat kosmiczna ewolucjo. Seria Darius od samych początków słynęła z wyśrubowanego poziomu trudności i można odnieść wrażenie, że te wszystkie wspomniane wyżej dodatki znacznie ułatwiają rozgrywkę. Nie w tym przypadku. Gra jest dalej cholernie trudna i dopiero po 2 tygodniach grania non-stop udało mi się ukończyć na normalnym poziomie trudności, ciągle zużywając wszystkie kontynuacje. Ale pamiętajcie, że nie mam już 15 lat i refleks nie jest już ten sam. Momentami gra zamienia się w prawdziwy bullet hell. Trzeba turbo skupienia i szybkiego analizowania sytuacji, aby wyjść z gradu pocisków w jednym kawałku. Wystarczy, że do tego gara hardkoru dorzucimy zróżnicowany teren, który potrafi nas zamknąć na wąskiej przestrzeni z kosmicznymi sardynkami i na monitorze otrzymujemy przepyszne danie złożone z US dzięki satysfakcji, kiedy już uda nam się wyjść z tego koszmaru w jednym kawałku. Pytacie o zajebistą muzykę w tle? Jest tak samo pięknie niepasująca do strzelanki, jak ryby nie pasują do kosmosu, przez co idealnie wpasowuje się w całokształt Dariusa. Nie jestem muzycznym specem, więc gdybym miał to określić swoim zdeptanym uchem, nazwałbym to psychodelą wymieszaną z operowym śpiewem. Ogólnie jest to jeden wielki what the file do te urobiony przez artystę po
LSD działa to idealnie. Jeśli jesteśmy już przy grafice, to Saturn pręży tutaj swoje dwuwymiarowe muskuły. Przez praktycznie całą grę nie uświadczymy żadnych zwolnień animacji, pomimo zagęszczonej na ekranie akcji. Nie czuję, jak rymuje. Zacznijmy od teł. Na drugim planie ciągle coś się dzieje. Pulsujące wnętrza wielkich maszyn, albo olbrzymie miasta, zbudowane z niezależnych od siebie warstw. Gra zdaje się nagradzać nas za postęp. Im jesteśmy dalej, tym tła stają się bardziej skomplikowane i zajebiste od strony technicznej, pieszcząc nasze gałki oczne. Czasem możemy zwyczajnie zginąć, bo zagapimy się na cuda dziejące się w drugim planie. Na pochwałę zasługują też olbrzymi bossowie. Walczymy z całym przekrojem rybnego Tesco. Od zwyczajnych ryb przez krewetki, na ośmiornicach kończąc. Zwieńczeniem każdej finałowej walki jest efektowna animacja śmierci adwersarza. Jeśli jesteśmy już przy bossach, to powiem dwa zdania o pojedynkach. Każdy z nich posiada około 3 różnych ataków i każdy wymaga od nas innej taktyki. Ich poziom określiłbym jako nierówny. Niektórych załatwisz, zanim dojdą do swojego trzeciego ataku, a na innych wywalisz wszystkie specjale, a i tak po drodze dwa razy zginiesz. To o mnie. Kolejną rzeczą odróżniającą Darius Gaiden od konkurencji jest ścieżka postępów w grze. Co my, po zakończeniu etapu, wybieramy jedną z dwóch dróg, dzięki czemu otrzymujemy dwa różne poziomy, na końcu każdego czeka nas inny boss. Podobny system możecie kojarzyć chociażby z Outrana, poza bossami oczywiście. Rozwidlenia pozwalają nam wydłużyć zabawę o kilkadziesiąt dobrych godzin, zwłaszcza dla tych z nerwicą natręstw i potrzebą ukończenia gry na 100%. Darius Gaiden to jedna z niewielu gier, które potrafię grać dla czystej przyjemności nawet setny raz. Nie jestem łowcą najwyższych wyników, jednak w tym przypadku przez kilka tygodni konkurowania sam ze sobą i było ekstra. Bo nie mam przyjaciół. Wersja na Saturna niestety jest dość droga, jednak nadal można ją dorwać za rozsądne pieniądze w wersji Taito Legends 2 na Xboxa Classic i PS2, ewentualnie ściągnąć Roma. Polecam z całego serca. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, do usłyszenia kolejnym razem. Cześć. Thank you.